Anna Mucha to jedna z tych aktorek, które nigdy nie chowają głowy w piasek. Gdy coś jej się nie podoba, mówi o tym otwarcie. Podobnie jest, jeśli chodzi o jej życie prywatne. Kobieta ma do siebie ogromny dystans, co sprawia, że potrafi o sobie samej mówić w szokujący i zaskakujący sposób. Co tym razem powiedziała? Anna Mucha stała się rozpoznawalna dzięki serialowi M jak Miłość, w którym wcieliła się w rolę Magiedy. Później przyszły filmy, a także udział w programie Taniec z Gwiazdami, który zakończył się dla niej wygraną. Dziś kobieta ma wszystko: sławę, pieniądze i kochającą rodzinę. Dzięki takiej poduszce bezpieczeństwa może sobie pozwolić na to, aby nie przejmować się pewnymi kwestiami, które dla zwykłego śmiertelnika mogą być bardzo ważne. Anna Mucha ma to w dupie. Anna Mucha uchodzi dziś za jedną z najpiękniejszych polskich celebrytek. Nie zawsze tak jednak było. Kiedyś Ania przypominała bardziej chłopczycę, niż kobietę o pełnych kształtach. Zmieniły się czasy, zmienił się wizerunek aktorki. W jednym z wywiadów powiedziała ona coś szokującego, że nigdy nie przejmowała się swoim wyglądem, bez względu na to, ile ponadprogramowych kilogramów wówczas miała. Ma to po prostu w dupie. Współczuję kobietom, które oceniają siebie przez pryzmat własnej urody. To, że się jakoś tam wylaszczyłam, jest oczywiście niezwykle przyjemne, ale w moich oczach wtórne. Ta zewnętrzna powłoka nigdy nie była dla mnie istotna. Nigdy nie wyznaczałam swojej wartości przez pryzmat tego, ile mam kilogramów, jak wyglądam. Takie rzeczy mam głęboko w dupie, szokująco wyznała. Wyjątkowe szczęście do facetów. Anna Mucha przyznała również, że jej duże poczucie pewności siebie wzięło się z tego, że zawsze otrzymywała dużo wsparcia ze strony mężczyzn. Spotykała na swojej drodze facetów, którzy wyznawali wyższe wartości, niż tylko te powierzchowne. Jednym z nich był Kuba Wojewódzki, który wspierał ją jak tylko mógł. Para do dziś wypowiada się o sobie nawzajem tylko w przychylnych i miłych słowach. Może jest tak dlatego, że miałam szczęście w swoim życiu spotykać mężczyzn mądrych, fajnych, wartościowych, którzy mnie doceniali, pomimo mojego wyglądu, nostalgicznie wspomniała. Trzeba przyznać, że aktorka rzeczywiście miała dużo szczęścia. Pozazdrościć jej może nie jedna kobieta.